Rozdział 15. Rezydentury. Rezydentura to tajna ekspozytura wywiadu na obcym terytorium ulokowana w obrębie oficjalnych przedstawicielstw Rosji, w nawiasie, tak zwana rezydentura placówkowa, inaczej legalna, lub poza nimi, w nawiasie, rezydentura nielegalna, omówiona w rozdziale poświęconym pracy nielegalnych. Rezydentury placówkowe stanowią podstawę działalności wywiadowczej GRU za granicą. W każdym państwie istnieje legalna rezydentura GRU, funkcjonująca równolegle z analogiczną rezydentura utworzonej w 1991 roku, następczyni pierwszego zarządu głównego KGB, Służby Wywiadu Zagranicznego, w nawiasie SWR, Służba Wnętrznej Rozwiedki. Dlatego też każda rosyjska kolonia dyplomatyczna podzielona jest na trzy grupy, czego z zewnątrz raczej nie daje się zauważyć. Są to czyści, czyli zwyczajni dyplomaci, dziennikarze lub przedstawiciele handlowi, raczej nieliczni, którym przewodniczy ambasador. Rezydentura GRU, rezydentura SWR, dawnej KGB. Częstokroć czyści nie widzą różnicy między SWR i GRU, nazywając pracowników obu tych służb dzikusami, wikingami lub sąsiadami. Lepiej zorientowani, jak na przykład ambasador, dostrzegają różnice pomiędzy dwiema służbami i dzielą ich funkcjonariuszy na bliskich sąsiadów, w nawiasie bezpieka, którzy stale mieszają się do codziennych spraw prawie każdego członka kolonii i dalekich, którzy zupełnie nie interesują się codziennym życiem obywateli Rosji, w nawiasie GRU. Dzieje się tak z powodów podanych w części pierwszej niniejszej pracy, to jest z uwagi na sferę zainteresowań GRU. Dlatego też rezydentura GRU prowadzi odosobnione, spokojne życie i liczy mniej członków niż każda z pozostałych części kolonii. Normalnie rozkład ilościowy jest następujący. 40% można uznać za czystych. W nawiasie, niektórzy z tej grupy współpracują w większości z SWR, rzadziej z GRU, ale nie są kadrowymi pracownikami wywiadu. 40-45% to ludzie SWR i zaledwie 15-20% oficerowie GRU. Tylko w nielicznych przypadkach udział ten dochodzi do 25%. Taka dysproporcja nie oznacza bynajmniej, że potencjał wywiadowczy czy też efekty działania GRU ustępują SWR. Często dzieje się odwrotnie, gdyż duża część czekistów zajmuje się ochroną ambasady oraz zbieraniem informacji kompromitujących czystych, włącznie z ambasadorem. Własnych kolegów z SWR mających kontakty z cudzoziemcami, no i próbami skompromitowania wobec władz oficerów GRU. Jedynie niewielka ich część, maksymalnie połowa, zajmuje się właściwą działalnością wywiadowczą. Tymczasem GRU cały wysiłek i wszystkich ludzi kieruje na działalność wywiadowczą skierowaną zasadniczo przeciwko krajowi, w którym znajduje się ambasada. Jeśli doda się do tego potęgę finansową znacznie przewyższającą możliwości SWR, w nawiasie znacznie zredukowane po puczu Janajewa, staje się zrozumiałe, dlaczego najlepsze i najefektywniejsze operacje wywiadowcze zostały przeprowadzone przez wywiad wojskowy. Podstawowy stan liczebny rezydentury GRU to minimum dwie osoby: rezydent, czyli jej szef, i oficer łączności, czyli szyfrant. Takie samo techniczne minimum obowiązuje w przypadku SWR i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Teoretycznie rosyjska kolonia w jakimś niewielkim i nieważnym kraju może składać się z 6 osób, z których 3, ambasador i 2 rezydenci, są dyplomatami, a 3 pozostali oficerami łączności. Każda z branż w obrębie kolonii dysponuje własną maszyną szyfrującą i własnym, niezależnym od pozostałych, kanałem łączności z Moskwą.
Każda z nich ma też innego szefa w Moskwie, ministra spraw zagranicznych, przewodniczącego SWR czy szefa GRU. W większych rezydenturach rezydent ma więcej niż jednego zastępcę. Podobnie wzrasta liczba szyfrantów. Zorganizowane zostają Służba Wywiadu Technicznego, nasłuch radiowy i grupa operacyjno-techniczna. Najważniejsze jest jednak to, że zwiększa się liczba oficerów operacyjnych zajmujących się werbowaniem i prowadzeniem agentów. W największych rezydenturach, na przykład w Nowym Jorku, działa od 70 do 80 kadrowych pracowników GRU. W średnich, jak Rzym, 30 do 40. A wszyscy dzielą się na trzy kategorie. Kategoria pierwsza. Personel operacyjny. To ci, którzy bezpośrednio zajmują się werbunkiem i prowadzeniem agentów, w tym rezydent, zastępcy rezydenta i oficerowie operacyjni. Kategoria druga. Personel techniczno-operacyjny. Funkcjonariusze mający styczność z uzyskanymi danymi wywiadowczymi, ale nie mający kontaktu z agentami, a częstokroć w ogóle z cudzoziemcami. Są to oficer łączności, technicy, operatorzy aparatury nasłuchowej oraz inni specjaliści. Kategoria trzecia. Personel pomocniczy. Kierowcy, wartownicy, księgowi i tym podobni. Rezydent jest najstarszym stopniem oficerem GRU i dysponuje praktycznie nieograniczoną władzą na terenie rezydentury. Odpowiedzialny jest tylko przed szefem GRU. Ma prawo odesłać każdego z oficerów, w nawiasie włącznie ze swoim zastępcą, do kraju w trybie natychmiastowym i nie musi uzasadniać swojej decyzji, nawet przed szefem GRU. Jest w pełni oraz wyłącznie odpowiedzialny za dyscyplinę i bezpieczeństwo każdego z oficerów operacyjnych indywidualnie oraz rezydentury jako całości. Wybierany jest spośród grona najbardziej doświadczonych oficerów z minimalnym stażem 3 do 5 lat na stanowisku zastępcy rezydenta. W dużej rezydenturze ma on stopień generała majora, w pozostałych pułkownika, co nie znaczy, że rezydentem nie może zostać podpułkownik. W takim przypadku, zgodnie z systemem przyjętym w GRU, otrzymać będzie garzę pełnego pułkownika lub generała majora. Rezydent czasami osobiście nadzoruje szczególnie ważne akcje przeprowadzane przez mniej doświadczonych podwładnych, ale są to wyjątki. Z reguły nie angażuje się bezpośrednio w pracę operacyjną, jego podstawową rolą jest koordynacja. Zastępca rezydenta jest asystentem rezydenta i przejmuje jego obowiązki na czas nieobecności szefa. Poza tym wykonuje zlecenia rezydenta, lecz głównie zajmuje się werbowaniem i prowadzeniem agentów, tak jak każdy oficer operacyjny. W przypadku ważniejszych operacji zastępca rezydenta dowodzi zespołem kilku oficerów operacyjnych. W dużych rezydenturach lub rezydenturach leżących na obszarach wzmożonej aktywności nielegalnych powstać może funkcja zastępcy rezydenta do spraw nielegalnych, pomimo iż rezydentury są odrębne i rezydentura placówkowa nie wie nic bliższego o działaniach nielegalów ponad to, co jest jej zlecane w ramach pomocy czy wsparcia, w nawiasie opróżniania skrytek, pomoc techniczna czy wyjaśnianie zadanych tematów. Zastępca rezydenta jest zazwyczaj pułkownikiem, ale zgodnie z opisaną już zasadą może też być podpułkownikiem czy nawet majorem. Oficer operacyjny. Jest to oficer GRU zajmujący się werbowaniem i prowadzeniem agentów, od których otrzymuje dokumenty lub materiały dotyczące technologii i technik wojskowych oraz inne interesujące go dane. Od chwili przybycia do rezydentury ma obowiązek zwerbować minimum jednego agenta oraz często prowadzić dwóch, trzech pozyskanych przez poprzedników. Musi utrzymywać tych agentów i zwiększać ich wydajność.
Zasady te dotyczą wszystkich oficerów, włącznie z zastępcą rezydenta. Jeśli rezydentura jest średnia lub duża, rezydent osobiście może zajmować się agentami, ale nie musi. Poza pracą z agenturą, obowiązkiem oficera operacyjnego jest uzyskanie danych wywiadowczych w każdy dostępny sposób. Rozmawiając z cudzoziemcami, czytając prasę, podróżując i tym podobne. Jednakże, według kryteriów GRU najważniejsze ze wszystkiego jest werbowanie agentów, co określone jest jako zadanie numer jeden. Wszystkie pozostałe zajęcia, jak na przykład wspieranie innych oficerów, obojętnie jak ważne, oznaczane są jako zero. Najlepszą dla oficera sytuacją jest, gdy jako nowo zdoła zwerbować agenta. Wtedy z zero staje się 10, 1 plus 0, czyli bardzo efektywnym oficerem. Z tegoż powodu oficer, który przez 3 lata, w nawiasie średnia długość pobytu zagranicznego, nie zwerbował choćby jednego agenta, nawet jeśli osiągnął wspaniałe sukcesy w innych dziedzinach i dostarczył cenne dane, uważany jest za nieproduktywnego. Według standardów GRU siedział te 3 lata na tyłku i nie robił absolutnie nic. Dlatego też jego szanse na kolejny wyjazd są raczej mizerne. Zazwyczaj oficer operacyjny jest podpułkownikiem, choć w praktyce często spotyka się w rezydenturach majorów, kapitanów czy nawet poruczników. Stopnie wojskowe w wypadku rezydentury nielegalnych są takie same jak przy normalnej rezydenturze, z jedną różnicą. Rezydent nielegalnych może być generałem majorem, mając znacznie mniej ludzi pod sobą niż odpowiadający mu stopniem szef legalnej rezydentury. Oficer łączności, w nawiasie szyfrant. Choć nie jest oficerem operacyjnym i ma zwykle stopień nie wyższy niż inni, jest drugą co do ważności osobą w rezydenturze, w nawiasie bezpośrednio po rezydencie. Oficer łączności odpowiedzialny jest bowiem nie tylko za szyfry i maszyny szyfrujące, ale też za utrzymanie dwustronnej łączności z centralą i za przechowywanie wszystkich tajnych dokumentów rezydentury. Zna więc wszystkie sekrety, w nawiasie, a nowiny z Moskwy wcześniej niż rezydent. Miejscem pracy oficera bądź oficerów łączności jest referentura, wydzielony, otoczony najściślejszą ochroną obszar na terenie radzieckich, w nawiasie rosyjskich, przedstawicielstw dyplomatycznych. Nikt, nie wyłączając ambasadora i rezydenta, nie ma prawa pod żadnym pozorem i o żadnej porze wejść do pomieszczeń referentury. Ba, żaden z nich nie ma nawet prawa znać liczby i rodzaju zainstalowanych tam maszyn. Nikt także nie ma prawa zadawać mu pytań związanych z wykonywaną pracą. Jedyną osobą, która ma w pewnym stopniu kontrolę nad oficerem łączności, jest rezydent, co nie zmienia faktu, że podwładny może wysłać bez jego wiedzy dowolną depeszę do Moskwy. Na przykład raport o zachowaniu tegoż rezydenta. Do obowiązków szyfranta należy bowiem stała obserwacja działalności rezydentury i natychmiastowe meldowanie o wszystkich spostrzeżonych niedociągnięciach. Jeśli rezydentura jest mała i ma tylko jednego oficera łączności, to w przypadku niemożności wykonywania obowiązków tylko rezydent może go zastąpić. Jeśli równocześnie coś się przydarzy obu, rezydentura pozostaje kompletnie odcięta od centrali. Kanałami łączności ambasadora czy KGB można bowiem przesłać wiadomości o sytuacji kryzysowej, ale tylko krótką i bardzo ogólną. Naturalną w takim stanie rzeczy jest nadzwyczajna opieka, jaką otacza się oficerów łączności. Szyfrant zawsze mieszka na terenie ambasady bądź innej placówki dyplomatycznej. Ani on, ani jego żona nie mogą tego terenu opuścić bez eskorty, a w jej skład wchodzi zawsze ktoś z immunitetem dyplomatycznym.
Oficerów łączności obowiązuje też absolutny zakaz jakichkolwiek kontaktów z cudzoziemcami. W drodze z i do kraju szyfrant i jego rodzina musi mieć dyplomatyczną eskortę, a w trakcie pobytu za granicą nie przysługuje im prawo do urlopu. Ze względu na wszystkie te utrudnienia szyfrant przebywa za granicą nie dłużej niż 2 lata. Funkcjonariusze służby wywiadu technicznego zajmują się zbieraniem danych wywiadowczych z wywiadu radioelektronicznego, operując z terenu ambasady, konsulatu czy innej placówki. Podstawowymi celami wywiadu technicznego jest łączność rządowa, dyplomatyczna i wojskowa. Poprzez monitorowanie transmisji radiowych, w nawiasie zarówno otwartych, jak i kodowanych, uzyskuje się nie tylko interesujące informacje, ale też poznaje się system łączności, co może być bardzo przydatne w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego. Zazwyczaj oficerowie służby wywiadu technicznego są podpułkownikami lub majorami. Pracownicy nasłuchu radiowego zajmują się monitorowaniem korespondencji radiowej wyłącznie miejscowej policji i służb kontrwywiadowczych. Są odrębną i niezależną od służby wywiadu technicznego jednostką, choć podobnie jak ona, nadzorowaną przez rezydenta. Podstawowa różnica polega na tym, że służba wywiadu technicznego pracuje zdecydowanie w interesie centrali, uzyskując informacje strategiczne, podczas gdy nasłuch radiowy działa prawie wyłącznie na rzecz rezydentury, starając się ustalić, gdzie w danym momencie koncentruje się aktywność policji i gdzie można spokojnie działać. Oprócz nasłuchu, grupy młodych oficerów, w nawiasie, którzy w przyszłości zostaną może oficerami operacyjnymi, stale studiują lokalną prasę i obserwują działania policji na podstawie innych niż nasłuch źródeł. Między innymi skrupulatnie rejestrują wszelkie aspekty działalności miejscowej policji. Notują numery rejestracyjne wozów policyjnych, które pojawiają się na zdjęciach prasowych, czy występujące w artykułach nazwiska policjantów i detektywów. Czasami ta żmudna działalność przynosi niespodziewane rezultaty. W pewnym kraju pewien dociekliwy dziennikarz lokalnej gazety opisał policyjny plan zainstalowania ukrytych kamer w najruchliwszych punktach miasta. Rezydentura GRU podjęła odpowiednie kroki, w nawiasie podłączenie do sieci w trakcie instalacji. Dzięki czemu Rosjanie nie dość, że widzieli to samo co policja, to jeszcze kilkakrotnie zdołano uniknąć zasadzek zorganizowanych przez policję czy kontrwywiad. Oficerowie pracujący w nasłuchu to w większości kapitanowie i porucznicy. Grupa operacyjno-techniczna odpowiada za stan specjalistycznego sprzętu niezbędnego w codziennej pracy rezydentury. Ma do dyspozycji radiostacje, materiały do tajnej korespondencji, aparaty fotograficzne i kamery filmowe, sprzęt do mikrofotografii czy podsłuchu. Do jej zadań należy także zapewnienie odpowiedniej liczby skrzynek kontaktowych umożliwiających bezpieczną łączność z agenturą. Oficerowie tej grupy zawsze służą pomocą i instruktażem oficerom operacyjnym co do sposobów użycia owego sprzętu oraz stale oglądają programy telewizyjne, z których nagrywają wybrane fragmenty, uzyskując częstokroć niezbędny do swojej pracy materiał informacyjny, jakiego w inny sposób nie udałoby się zdobyć. Często używani są też jako zabezpieczenie operacji agenturalnych, kurierzy czy opróżniające skrzynki kontaktowe. Personel pomocniczy występuje tylko w dużych rezydenturach, ponieważ np. kierowca przysługuje tylko rezydentowi w stopniu generała majora. Nie wszyscy jednakże rezydenci korzystają z tego przywileju, chcąc utrudnić miejscowemu kontrwywiadowi identyfikację własnej funkcji. Kierowcy zazwyczaj są chorążymi, ale zdarza się, że są nimi oficerowie operacyjni wyższych stopni, używający tej metody jako kamuflażu. Kto w końcu zwraca uwagę na szofera? Część rezydentur, te działające w państwach, w
których nie można wykluczyć ataku na ambasadę lub gdy prosi o to rezydent w związku z niedającymi się inaczej opanować próbami penetracji ze strony czekistów, posiadają ochronę wewnętrzną. W jej skład wchodzą młodsi oficerowie specnazu, zwykle porucznicy. Oficerowie ci odpowiadają wyłącznie przed rezydentem lub jego zastępcą. Członkowie ochrony nie biorą oczywiście udziału w operacjach agenturalnych. Wartownicy na zewnątrz budynku ambasady, w nawiasie, a więc i siedziby rezydentury, zawsze podlegają wywiadowi cywilnemu. Księgowy, major lub kapitan, przydzielany jest tylko rezydenturom, których normalny budżet miesięczny w czasach ZSRR przekraczał $1 000 000. W pozostałych rezydenturach sprawami finansowymi zajmuje się zastępca rezydenta. Koniec rozdziału.